Arkadiusz Milik kradł, palił papierosy, był pyskaty. To wszystko działo się po tym, jak jego tata zdecydował się odejść od niego, jego brata i mamy. Arek miał wtedy 6 lat i wpadł w patologiczne środowisko. Mały Arek nie radził sobie po odejściu z domu jego taty. Chciał o tym nie myśleć i zająć głowę czymś innym. Tym czymś było imponowanie starszym. Milik za namową kolegów kradł cukierki, kasety i inne drobne rzeczy ze sklepów. Niby nie są to jakieś bardzo wartościowe rzeczy, ale zawsze kradzież jest kradzieżą. Będąc małym dzieckiem, Arek wracał późno wieczorem do domu. Wychowywał się w tyskich blokach. W latach 90. dla dzieciaków z tamtego środowiska palenie papierosów było na porządku dziennym. Każdy chciał być częścią blokowej ekipy. Nie ominęło to Milika, który dzięki temu, że kradł czy palił papierosy, był częścią ekipy. Mama Arka, widząc jak roznosi go energia i jak gwałtownie zmienił się jej syn, postanowiła prosić o pomoc sąsiada Sławka Mogilana. Chciała, żeby Sławek zabierał na treningi piłkarskie Arka. Mama sądziła, że Arek w ten sposób mógłby wyładować wszystkie swoje negatywne emocje. Ponadto miała nadzieję, że dzięki sportowi Arek zahartuje swój charakter. Z perspektywy czasu był to strzał w dziesiątkę, mimo że mama Arka nie była fanką piłki nożnej. Mogilan był w tamtym czasie piłkarzem rozwoju Katowice. Dodatkowo za dzieciaka Sławek kumplował się ze starszym bratem Arka, Łukaszem. Nieraz grali razem we trójkę na podwórku. Już wtedy Mogilan widział w Arku ogromny piłkarski potencjał. Moki, bo takie przezwisko miał Mogilan, miał ambicje trenerskie. Za prośbą sąsiadki wziął Arka pod swoje skrzydła. Kiedy Sławek dowiedział się o tym, że jego pupil zapalił papierosa na podwórku, to od razu odciął go od szemranego towarzystwa. W ten sposób Moki zaczął zabierać Arka na treningi rozwoju Katowice. Wszystko po to, żeby nie spędzał swojego wolnego czasu na głupotach, a skupił się na sporcie. Pomysł poparł starszy brat Arkadiusza, Łukasz. Tak właśnie rozpoczęła się kariera piłkarska Arkadiusza Milika. Po pierwszych treningach Mogilan zauważył, że Arkowi gra w piłkę sprawia ogromną przyjemność. Moki widział w jego grze, w sposobie prowadzenia piłki czy jej uderzania, że chłopak ma świetlaną przyszłość. Grając z dzieciakami z tej samej kategorii wiekowej, Arek się po prostu bawił. Milik zapomniał w ogóle o patologicznym środowisku. Moki zaszczepił w nim wtedy piłkarski gen. Gen, który Arek chciał z całych sił rozwijać. Od tamtego czasu Arek ustawił sobie za cel ciągły rozwój. Może właśnie dlatego idealnym klubem dla niego był rozwój Katowice? Milik, mając 7 lat, wychodził sam na podwórko pod blokiem, już nie palić papierosy, ale ćwiczyć technikę. Już wtedy odbywał coś w rodzaju jednostek treningowych. Jednego dnia ćwiczył strzały, a drugiego technikę. Nie chciał grać z kumplami, bo wiedział, że skończy się to jednym, graniem meczu. Mimo młodego wieku, Arkadiusz wiedział, że ćwiczenia indywidualne dadzą mu więcej niż kopanina pod blokiem. Chodził swoimi ścieżkami i marzył, żeby któregoś dnia zostać profesjonalnym piłkarzem. Część kumpli Milika nie rozumiała, dlaczego nie chce on z nimi grać. Uważała go za dziwaka. You're weird. Arek twierdził, że tylko słabi trzymają się w grupie, a silni są indywidualistami. Milik, nakierowany przez Sławka Mogilana, codziennie stawał się lepszym zawodnikiem. Rozwój Katowice w tamtym czasie nie miał sekcji piłkarskiej dla rocznika 1994. W ten sposób Milik musiał grać razem ze starszymi o 3 lata chłopakami z rocznika 1991. Nie przeszkadzała mu gra ze starszymi. Dalej radził sobie znakomicie. Jednak po pewnym czasie została otwarta sekcja dla jego rocznika. Trenerem tej sekcji został nie kto inny, a Sławek Mogilan. Od tego momentu Moki ułatwił mu ścieżkę szczebel po szczebelku w rozwoju Katowice. Arkowi Sławek zastąpił ojca, a Sławek widział w swoim ulubieńcu siebie i swoją niespełnioną karierę. Wiedział, jakich błędów powinien unikać Milik i jak umiejętnie pokierować jego karierą. Moki miał specyficzny sposób bycia i wychowywania dzieci. Jest z jednej strony niesamowicie surowy, a z drugiej jest ich najlepszym przyjacielem. Taka wybuchowa mieszanka spowodowała, że Arek zaczął radzić sobie doskonale nie tylko na boisku, ale również poza nim. Milik w szkole był skromnym uczniem. Nigdy nie przechwalał się tym, że zaraz może podpisać profesjonalny kontrakt. Przez nauczycieli był uważany za wzór do naśladowania pod kątem zachowania. Starał się najbardziej na lekcjach języka angielskiego. Może powtórzymy angielski? Nie, no co ty, tato? Odmień być. No daj spokój. Czuł pismo nosem. Wiedział, że języki otworzą mu wiele furtek w profesjonalnym sporcie. Arek za mało lata spędzał więcej czasu z piłką niż z mamą. Mama niekoniecznie była zainteresowana piłką. Rodzic do pewnego stopnia jest autorytetem dla dziecka.
Jednak Arek nie miał męskiego autorytetu, który poprowadziłby go w stronę piłki. Ten autorytet został przyjęty przez Sławka Mogilana. To on stał się dla niego kopalnią wiedzy i to w niego Arek był wpatrzony jak w obrazek. Moki musiał przejąć obowiązki ojca, rozmawiać z Arkiem. Sławek trzymał go twardą ręką, cały czas motywował do ciężkiej pracy. Ciężka praca popłaciła, bo Arek po rozwoju Katowice trafił do ekstraklasowego Górnika Zabrze, gdzie uwierzył w niego kolejny ojciec jego sukcesu, Adam Nawałka. Arek miał szczęście do trenerów, mimo trudnego środowiska, w którym się wychował. Przeszłość zostawiła ślad na psychice Arkadiusza Milika. Pustka po tym, jak jego ojciec zostawił rodzinę, ukształtowały charakter piłkarza. Kiedy ojciec biologiczny nie pomagał, to pojawił się Sławek Mogilan, z którym Arek do dzisiaj utrzymuje fantastyczne relacje. Dopiero po latach piłkarz jeszcze wtedy Napoli spotkał się ze swoim ojcem. Arkadiuszo po zdobyciu bramki przeciwko Hellasowi Verona zadedykował ją właśnie ojcu. Wymowna litera T pokazana do kamery sugerowała jedno. Sugerowała to, że mimo trudnej przeszłości Arek wybaczył ojcu i chce zakopać topór wojenny. Nigdy nie będziemy wiedzieć, jak potoczyłaby się historia Milika, gdyby ojciec nie zostawił mamy. Jedno jest natomiast pewne. W życiu każdy człowiek potrzebuje otaczać się odpowiednimi ludźmi. Ci ludzie zamiast podcinać skrzydła, pozwalają na rozwój. Pozwalają, żeby cały potencjał mógł eksplodować. Mając przy sobie osoby, które motywują do działania i wspierają każdy krok, jaki podejmuje człowiek, jest czymś bezcennym. Czymś, za co Arek Milik dziękuje do dzisiaj Sławkowi Mogilanowi, który wydostał go z patologii. Poświęcił swój prywatny czas na wychowanie i stał się przyjacielem, który co by się nie działo, zawsze wyciągnie go nawet z najgorszego bagna. Historia Sławka i Arka jest tematem, który powinien dać do myślenia każdemu trenerowi piłkarskiemu. Być może codziennie tracimy talenty przez niewłaściwe podejście do dzieci, które na początku powinny traktować piłkę nożną jako zabawę, a dopiero później z czasem podchodzić do niej na poważnie. To przejście powinno odbywać się jak w przypadku Arkadiusza Milika. On na początku po prostu lubił grać w piłkę, a dopiero później wymarzył sobie zostanie piłkarzem i codzienną motywację do treningu. Wracając do trudnego dzieciństwa. Ciężko w dzieciństwie mieli inni nasi kadrowicze. Jacek Góralski, gdyby nie piłka, wylądowałby za kratami za handel narkotykami. Już od małego na bydgoskim Śródmieściu koledzy próbowali go wciągnąć w przestępczy świat. Natomiast najtrudniejsze dzieciństwo miał nasz były kapitan Jakub Błaszczykowski. Po tym jak widział, jak jego tata zabił mamę, przestał się rozwijać. Kuba przestał rosnąć, a w jego 14 lat próbował popełnić samobójstwo. Błaszczykowski przeżył istny koszmar. Jednak w przypadku obydwu piłkarzy, zarówno Górala, jak i Kuby, to właśnie piłka nożna odegrała kluczową rolę w ustalaniu priorytetów i kształtowaniu charakteru. Nie bez przyczyny dzięki sportowi stajemy się lepszymi ludźmi i mamy większą wolę walki o lepsze życie. Sport pozwala zapomnieć o otaczającym środowisku i w wielu przypadkach pomaga wrócić na odpowiedni tor i gonić za marzeniami.